odcinku, czyli dziś, pokażemy Wam końcówkę rozbierania Sierry. Zaczniemy budować nasz samochód. Będę giął rurki, będę wkładał elektrykę, chociaż nie do końca, ale generalnie to będę robił. Pokażemy Wam również z Wielkiej Brytanii najszybszy samochód świata. Kolejna rozmowa z użytkownikiem KitKara i w drifcie, druga lekcja, nauczymy się jeździć w kółko. W lewo i w prawo. Podniosę się, pomogę ci. Pomóż, bo tutaj wałeczek do wykręcenia. No są niektóre rzeczy, które trzeba robić w dwie osoby. Ale ja no, a chciałeś, żebym sam to robił, żeby to wiesz, zawsze można dziewczynę poprosić. Nie? Jak zobaczy prospekt na końcu, to może będzie chciała pomóc nawet. Mam takie wrażenie, jak to kręcę, że... Niektóre rzeczy się kręcą wiecznie. Jest nieskończoność. I teraz co? Teraz z tyłu śrubę i... Tom. Tak. Ja sobie już ją wcześniej poluźniłem. Tak. Śruba oczywiście wcześniej poluźni. To nie jest takie proste. Dobra. I co, i mamy, tak? Mhm. I to trzeba teraz. No trzeba wziąć pomocnik. Pomocnik, ja bym wziął pomocnik. Pomocnik? Pomocnika wziąłbym. Czy można by tutaj pomocniczka jednego? Pomocnik, tu mamy pomocnika. Bardzo. Tak. My tu odkręcamy dużo tych pierdółek różnych. Jakiś śrubek, jakiś kurczę, nie wiem co to jest. Podkładek. Co z tym robimy? Do końca zbudowania auta zaleca się trzymanie tego wszystkiego w jakimś kartonie, bo zawsze jakaś śruba może się przydać, a dużo jest takich, które są tylko i wyłącznie specjalistyczne do firmy Ford. W kartonie, tak? No, dobry, duży karton albo skrzynka. Przepraszam na sekundę, potem. Poleciały śrubki jakieś. Odkręcam całą przednią belkę wraz z silnikiem. Proszę się nie obawiać o moje życie, gdyż to mi na łeb ponoć nie spadnie. Ponoć. To się okaże. Jeszcze dwie śruby, a potem będziemy patrzeć na... Ja mam jakieś ubezpieczenie? My jakieś coś wykopiliśmy? Jakieś auto, coś tam? OC firmy jest podobno. Jest coś takiego, także... Słuchaj... Szpital masz załatwiony. Tu są sportowe auta, także szybko cię chłopaki odwiozą. I poskładają, tak? Po przekątnej? Po przekątnej. Dobrze robię? Dobrze, dobrze. Jak przy strojeniu bębnów. Aha, jeszcze stabilizator musisz odkręcić. Stabilizator? Tak. Wszystko ma taki sam kolor. Aha, dobrze, spadło. Patrz, jedna rzecz już spadła. Przygotowałeś sobie za stanowisko pracy, bardzo porządnie. Dzięki podnośnikowi robota idzie sprawnie, ale bez niego też dalibyśmy sobie radę. Tak zostaje, tak? Tak zostaje. Dobrze. Teraz wyciągamy silnik, otwierasz maskę i rozkręcasz dreszkę. Czyli zostały mi tylko dwie śruby i wyjedzie silniczek. Żałujcie, że nie widzieliście tego, co było po drodze. Po drodze było to, co było, tak? Nic więcej po drodze nie było. Dobra. I teraz idziemy do góry, podejdziemy do ciebie, pomożemy ci ze względów bezpieczeństwa. Można je wyrwać? Nie, to zostaje, bo to jest dużo z tych kabli. Dobrze, mamy silnik na zewnątrz. Gdzie z tym jadę? Na boczek, bo to będzie wszystko remontowane. Teraz wyciągniemy tylne zawieszenie i właściwie 90% elementów mamy na zewnątrz, mamy silnik, mamy mój fotel, to jest najważniejsze, który będzie z nami podróżował wszędzie, gdzie będziemy składać to auto, gdzieś muszę siedzieć. Natomiast teraz kończymy z tylnym zawieszeniem, a karoseria pojedzie sobie na złom w przyszłym tygodniu. Wyciągam teraz śrubę, która trzymała coś, amortyzator i... Teraz będziemy wyjeżdżać z tym wszystkim i całe tylne zawieszenie już zostanie tutaj. Człowiek uczy się całe życie. Mamy jeszcze jedną rzecz do odkręcenia w tym samochodzie. Mamy do odkręcenia pompę hamulcową. Tak. I ja ją właśnie teraz odkręcę. Proszę, jak ładnie. I to zostanie do Tigera. Kolejny element. Uwaga, bo to jest dosyć żrące.
substancja? Wziąłem i zrobiłem. Po rozebraniu Sierry przychodzi czas na odebranie wcześniej zamówionego zestawu. W początkach automobilizmu góry stanowiły nie lada problem dla ludzi i ich pojazdów, szczególnie te większe. Po pewnym jednak czasie szczególnie te większe wzniesienia zaczęto wykorzystywać do wyścigów. Ponad 70 lat temu w Chelsea Walsh utworzony został tor, który służy po dziś dzień do sprintów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły także powstawać specjalne konstrukcje do tego typu imprez, czyli jak najszybszego dostania się na sam szczyt wzniesienia. Jednym z najodważniejszych kierowców tamtego okresu był książę Bira. Wraz ze swoim zespołem stworzył auto o nazwie Era ze stosunkowo małym silnikiem o pojemności 1800 cm3. Jednak lekka konstrukcja, sześciocylindrowa, doładowana jednostka pokazały, że jest to kierunek, w którym należy się rozwijać, wygrywając w kolejnych zawodach. Dzisiaj, posiadając prawa do marki Era, Tiger Racing kontynuuje tą chlubną tradycję. Przyspieszenie do 100 km na godzinę to reputacja każdego samochodu. Przeciętna rodzinna limuzyna osiąga setkę w 10, a supersportowe auto w 5 sekund. Oficjalny rekord świata pojazdu zarejestrowanego, czyli dopuszczonego do ruchu, należał do dawnego samochodu tzw. grupy B, Forda RS200, i został pobity w 1994 roku. Czas wyniósł 3,7 sekundy i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Było to więc dość dawno, czas więc, aby spróbować go pobić. Czego potrzebujemy, aby tego dokonać? Napęd na 4 koła, niska masa i zapas mocy. To, czego potrzebujemy, to Tiger Z100 WR. Co czyni ten samochód tak specjalnym, to to, że posiada on silnik Kawasaki o pojemności 1200 cm3 napędzający tylną oś oraz drugi identyczny napędzający przednią. Daje to ponad 408 koni mechanicznych przy masie 650 kg, co powoduje, że gromi on wszystko inne poruszające się po drogach. Moc po prostu elektryzuje, a prowadzenie to jak jazda rollcoasterem, tylko że w pełni kontrolowanym. Aby pobić rekord, potrzebujemy Z100 WR, profesjonalnego kierowcy wyścigowego, aparatury pomiarowej i odpowiedniego miejsca. Widoczny Tiger, prowadzony przez reportera Fifth Gear, pobił rekord i osiągnął 100 km na godzinę na dopuszczonych do ruchu oponach w 2,97 sekundy. Ten samochód to prawdziwy potwór i wymaga poskromienia przez naprawdę wytrawnego kierowcę. Bartek pokazał mi nowe sklepy z zabawkami dla dużych chłopców. Zabawki jak zabawki, fajne, kolorowe, błyszczące, tylko trochę większe i cięższe. No, to tu masz bardzo szeroki wybór, ale niestety jesteśmy ograniczeni do jednych obręczy. Dlaczego? Ponieważ klasa ma być bardzo uczciwa. I wszyscy mają mieć tak samo. Wszyscy żeby mają mieć tak samo. Aczkolwiek bardzo ładne obręcze to są właśnie te. Czarne. Nie. Te złote. Te w środku. No tak, rzeczywiście, są to najładniejsze. Od początku mi się spodobały. Tak, jest po prostu dla wszystkich najlepiej. To znaczy mamy ustaloną szerokość obręczy, tak, żeby było sprawiedliwie, żeby każdy zawodnik miał równe szanse. Bo też obręcz determinuje czasy na okrążeniu. I tak. Szerokość, i masa, to wszystko powoduje, że jedziesz albo szybciej, albo wolniej i niestety musieliśmy dobrać tak, bo takie są przepisy, takie są zasady. Aczkolwiek jest to bardzo dobra obręcz i o bardzo nowoczesnym wyglądzie, także jak potem to auto będzie poruszać się, będzie się poruszać normalnie po szosach,
Ono też wygląda ładnie i modnie. Nawet się rusza, zobacz. To dobrze. Mm. To oznacza, że będzie działała. Czyli co? Takie kupujemy. Takie 15-calowe, 6,5 cala szerokości i takie obręcze będą normalnie zamontowane do swojego Tigera. Można też zostawić obręcze od Sierry. Będzie taniej. MO3, które zostały przez panów wybrane, są bardzo ładnymi imitacją szprychowych. Znaczy, i dlatego tak serdecznie polecam, na nich się będzie dobrze jeździło, szczególnie w wyścigach samochodowych. Tym zobaczymy, jak mu pójdzie, ile razy będziemy przyjeżdżać do Was po kolejną obręcz. A te ciuszki, coś? Ciuszki to już na samym końcu, jak będziesz zdawał egzamin, to wtedy przyjedziemy. Aha. Ciebie, ubierzemy od góry do dołu w ładny garniturek, taki bezpieczeństwa z przyłbicą. Kupiliśmy, pan Heniu wyniósł, a w kartonach było rzeczywiście to, co miało być. Chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat wymogów technicznych, które powinien spełniać samochód do jeżdżenia w poślizgu. Samochód powinien być tylnonapędowy. Co ważne, napęd przekazywany powinien być przez mechanizm różnicowy blokowany, tak zwaną szperę. Jeżeli nie macie samochodu z takim mostem, proponuję zaspawanie go tak, aby dwa koła przenosiły równo napęd, co będzie Wam gwarantowało łatwą możliwość nauki, wyczucia tego samochodu, balansu i poślizgu, jak też dużą przyjemność prowadzenia. Co ważne, samochód powinien mieć minimum te 150 koni. Najlepiej, jeżeli ma 200, dlatego że będzie Wam ten samochód łatwiej się rozpędzał przy wyższych prędkościach i łatwiej wchodził w poślizg. Co jest też bardzo ważne, musi mieć hamulec ręczny sprawny, to znaczy tak, aby sprawnie blokowały się koła. I element, o którym nie możecie zapomnieć. Zapadka hamulca ręcznego musi być za każdym razem wciśnięta, nie możecie jej puszczać. Najlepiej ją po prostu zdemontować, tak żeby dźwignia nie została w górnym położeniu, bo zgaśnie Wam samochód. Zawieszenie, jest to ważna sprawa, musi być obniżone i utwardzone, tak żeby samochód nie miał tendencji do przewrócenia się na bok. Sprawa, o której nie możecie zapomnieć, temperatury. Jeżeli jeździcie dłużej niż 15 minut, zwróćcie uwagę na temperaturę silnika, może Wam się zagotować, jak również temperatury w skrzyni biegów i w moście bardzo mocno wzrastają, więc proponuję zrobić sobie przerwę, przechłodzić ten samochód, tak żeby go nie zepsuć. I element, o którym musicie pamiętać, diagnostyka i częste wymiany płynów i olei zagwarantują Wam dłuższą żywotność tych podzespołów i elementów. Następne bardzo ważne ćwiczenie, jeżeli już macie opanowany zawrót o 180 stopni, chciałbym, żebyście spróbowali zawrotu, ale 90-stopniowego. Chodzi o to, żeby najechać z tą samą prędkością, zaciągnąć hamulec ręczny, wciskając w tym samym momencie sprzęgło i odjechać z tego miejsca z tą samą prędkością. Chodzi tutaj o płynność. Jeżeli będziecie mieli wyczucie samochodu, będzie Wam ten samochód jechał jak po szynach. Jeżeli będziecie jechać za szybko lub za długo używać hamulca ręcznego, ten samochód będzie Wam wyjeżdżał tyłem. Następnym ćwiczeniem będzie jeżdżenie wokół słupka dookoła. Nie jest to takie proste zadanie, dlatego że samochód w pewnej fazie będzie Wam się przełamywał, zacieśniał do wewnątrz. Żeby nie było takich sytuacji, musicie próbować wyczuć masę samochodu na tyle, aby stosunkowo wcześniej zrobić większą kontrę, większe wychylenie steru. Najważniejszy element, w momencie kiedy będziecie zaczynali, spróbujcie jeździć o dużej średnicy, robić koło o dużej średnicy i nim będziecie jeździli dłużej, tym żeby to koło bardziej zacieśniać, ale nie starajcie się robić tego za szybko i proponuję po zrobieniu trzech kółek robić przerwę i robić kółka w lewą i w prawą stronę. Thank you.
Należy także dokładnie dopasować elementy, zanim przystąpimy do ich ostatecznego mocowania, a także uwzględnić kolejność ich mocowania patrz rysunek. Dobra, trzeba obrócić to. To ja już wiem. Kompletny zestaw to rama, śruby, nakrętki, nity, blachy i wszystkie inne elementy potrzebne do zmontowania kompletnego samochodu. Oraz instrukcja. W instrukcji jest wszystko. Wystarczy ją tylko przeczytać. Wszystkie panele aluminiowe należy przymocować do ramy nitami o średnicy 4 mm w odstępach około 5-6 cm. To, że mamy wszystkie części, bardzo ułatwia i powoduje, że cały proces składania przebiega szybko i sprawnie. Zwykłe wiercenie przerodziło się w cały rytuał. Zaznaczamy, punktujemy i wiercimy. Kolejność tych czynności ma podobno znaczenie. Jedno z ciekawszych zajęć podczas budowania samochodu. Samodzielne wycinanie blachy aluminiowej. Co jednak mnie najbardziej zaskakuje, to to, że wszystkie czynności montażu wykonujemy najprostszymi narzędziami, takimi jak klucze, wiertarka czy oczywiście młotek. Czyli takimi, które prawie każdy z nas ma w domu. Posiadanie matki BHP-owca do czegoś zobowiązuje. No to dobra, no to jechano. Aha, i najpierw się wierci dwie dziury po przekątnych, przyczepia je nitami, a potem wierci następne. Ekipa była bardzo chętna do pomocy teoretycznej i praktycznej. Uciąć to normalnie, tak? Nie, no, trochę mniej. Tyle? Nie, więcej. Tyle? No tak, na całym gminie. Czyli tu? No. Idziesz do Bazyla na koncert dzisiaj? Po wywierceniu otworów i oczyszczeniu powierzchni nakładamy silikon i ostatecznie nitujemy. I kolejne blachy tak samo. Odwrócę teraz z powrotem to auto. Te blachy, te boczne, tutaj z tyłu i chyba takie. Ja robię, ja! Rurka hamulcowa, tylko z tym bardzo delikatnie. Dobrze. To jest twoje bezpieczeństwo. Wkładamy ją tutaj pod spód i przeprowadzamy do tyłu. Gięcie rurek hamulcowych wymaga szczególnej precyzji i skupienia. Koniec nitowania, koniec roboty. A tak wyglądają już założone. Te rurki oczywiście. I teraz zabawa z elektrycznością. To jest fajne. Jest bardzo fajne. A nie można tego nowego dać? To wygląda gorzej niż mogłem przypuszczać. O, stacyjka. Centralny zamek. Tak, elektrykiem to on nie będzie. Jest coś napisane. Czujnik stopu. Stacyjka będzie tu.
robaczki, krzaki, znaczki. Weź się w tym połap teraz. Biorąc pod uwagę moje szczególne uzdolnienia w kwestii elektryki samochodowej, tę przyjemną czynność postanowiłem zlecić fachowcowi. I teraz po cichej, spokojnej i niemęczącej pracy powrót do domu. Cześć, witam, nazywam się Piotr Fygowski, a siedzę właśnie w aucie, który nazywa się Tiger Model Cut. Wyposażony jest w silnik Sierry Cosworth, moc około 200 koni mechanicznych, przy masie auta niecałych 700 kg. Powoduje, że to auto przyspiesza w granicach 4,5-5 sekund do setki. Prędkość maksymalna teoretyczna około 240-250 km na godzinę. No dzisiaj startuję w zawodach driftingowych, czyli jazdy poślizgowe, tak powiedzmy, utrzymanie auta w pełnym, kontrolowanym poślizgu na zakręcie, na suchej nawierzchni, co nie jest taką rzeczą za prostą specjalnie. Auto przystosowane do tego typu zawodu przede wszystkim z tyłu 100% blokada mechanizmu różnicowego, czyli zespawany tył most. Powoduje, że to auto się jest bardziej przewidywalne, nie ma takiego momentu, że jedno koło zacznie buksować, a drugie będzie stało w miejscu. Auto mam od roku 2000, wpadałem je 3 miesiące. Jeżeli ktoś się zdecyduje na budowę takiego auta, to na początek polecam silnik dwulitrową Sierrę z zwykłym gaźnikowym silnikiem około 100 koni mechanicznych. Ona bez problemów to auto przyspiesza takim silnikiem w granicach 6,5-7 sekund do setki. Na początek zupełności wystarcza. No potem można się bawić w modyfikacje, sportowe wałki rozrządu, podwójne Webery, gaźniki. Auto wtedy ma granica 160 koni, zachowuje się podobnie do tego, może trochę jest słabsze niż to, ale na pewno prostsza budowa jest takiego auta z takim silnikiem, a wrażenia są też bardzo, bardzo fajne i przede wszystkim ten gang gaźnikowego silnika. Żaden wtrysk nigdy nie będzie tak brzmiał jak silnik z gaźnikiem. To nie ma porównania. W zeszłym roku zakupiłem silnik i postanowiłem go wkomponować w to auto. Nie było to zadanie proste, wymagało przeróbki zarówno ramy, jak i w ogóle najgorszy problem było włożenie tej całej jednostki. Szczyna biegów musiała zostać oszlifowana, zbędne elementy, nadlewy usunięte. No jeżdżę tym autem już z tym silnikiem około pół roku. Nie ma większych problemów, przyspiesza fenomenalnie na trasie. To dosłownie czasami się człowiekowi nie zdaje sobie sprawy, co to auto potrafi. Dlatego mam zapasowe wiertła. Ty zaglądasz. No, ja zaglądam, ale wiesz, jak ja się znam na tym. Słuchaj, musisz się nauczyć w końcu. Kiedyś trzeba być mężczyzną. Stop, mi się zacięło. Zacięło mi się.